na moim kanale i zapraszam na kolejną część haulu perfumowego i będą to oczywiście perfumy, które wybierałam totalnie w ciemno, czyli nie znałam wcześniej tych zapachów i sugerowałam się tylko i wyłącznie nutami zapachowymi. I pierwszy mój wybór, będzie ich w tym haulu mało, jak na dwa ostatnie moje haule. Zresztą jeżeli ktoś nie oglądał, a ma chęci, to tutaj u góry wysunie się odnośnik do tych filmików i w opisie na dole zostawiam już takie większe moje wybory w ciemno, czyli haul perfumowy część pierwsza i druga. W tym odcinku będę miała do zaprezentowania Wam tylko 5 zapachów. Salvatore Ferragamo. I tutaj chwileczkę zatrzymam się, zanim omówię ten zapach, zatrzymam się ogólnie przy nazwisku Salvatore Ferragamo. To jest włoski projektant i najbardziej był włoski projektant, bo już na ten moment oczywiście rodzina przejęła całą firmę, gdyż w latach 60. Salvatore zmarł, ale jego historia ogólnie mnie urzekła. Wywodził się z całkowicie biednej rodziny, tak biednej, że tą rodzinę nie było stać, aby dzieciom kupić buty, nawet wtedy, kiedy siostra Salvatore szła do Komunii Świętej, tudzież bierzmowania. Dlatego, że czytałam różne materiały i dwa materiały całkiem inaczej podają, bo w jednym czytam o Komunii Świętej, w drugim o bierzmowaniu. I Salvatore w wieku 8-9 lat, uszył takie buty dla siostry. Także siostra miała w czym pójść na komunię. Następnie 2 lata później rozpoczął pracę jako 11-latek w zakładzie szewskim i kolejne 2 lata później otworzył swój własny sklep. Ogólnie jak o tym mówię, no to wiecie, 13 lat chłopiec otwiera sklep. No, to jest taka totalnie abstrakcja w tym momencie, no ale no, takie rzeczy po prostu się kiedyś działy, że dzieci bardzo szybko dorastały, bardzo szybko dojrzewały ze względu na sytuację, zazwyczaj ze względu po prostu na biedę. Historia jest w ogóle fascynująca, to jest historia człowieka, który naprawdę nie miał nic, po prostu nic, a doszedł tak wysoko. I ja już w tym momencie przestaję spoilerować, dlatego że najprawdopodobniej we wrześniu tego roku ukaże się biografia filmowa. Nie wiem, czy to będzie w kinach, czy to będzie na Netflixie. Jeszcze się tego nie doczytałam. W każdym bądź razie, jak już dowiem się czegoś więcej, to oczywiście w którymś filmie, w którymś vlogu Wam dam na pewno znać. Uważam, że historia jego życia jest naprawdę bardzo ciekawa i warta obejrzenia. A teraz przejdźmy już do zapachu Incanto Charms. To jest zapach, woda toaletowa dokładniej, który powstał w 2006 roku, także swoje latka ma. I tu Wam powiem i przyznam się bez bicia, że butelka mi się spodobała. Także jedna z wielu, dlatego że tych serii jest bodajże jeszcze różowa, jest chyba zielona i jest chyba jeszcze jakaś jedna, ale już nie pamiętam kolorów. W każdym bądź razie, no oczywiście, że mam w planie kupić wszystkie, ale na razie właśnie wybrałam sobie tą. Chociaż powiem Wam, że ta zakrętka jest taka lichutka, bo praktycznie... O. A nie, nie lichutka, po prostu trzeba ją bardzo mocno, tak, bardzo mocno wsadzić. Ona była taka, wiecie, tak lekko przykryta, ja nie wiedziałam, myślałam, że ona jest... Nie, nie jest licha, cofam to, co powiedziałam. Jest tutaj stabilnie. I oprócz ładnego i urokliwego flakonika ma też fajny, ciekawy skład. Mało jest nut zapachowych, dlatego że raptem kilka. Jest tutaj marakuja, jaśmin, róża, piżmo, nuty drzewne i wiciokrzew, także tyle. Ale to nie znaczy, że mało oznaczy, że wiecie, czasami mniej jest lepiej. O. W każdym bądź razie, no zobaczymy, czy się z tym zapachem polubię. Taki wiecie, no początek, ja dopiero się poznaję z tym zapachem, także nic za wiele Wam nie powiem, ale początek całkiem obiecujący. Ładny, przyjemny. No zobaczymy. Na pewno Wy się tego dowiecie w którymś filmie o perfumach moich, albo w podsumowaniu, bo oczywiście kolejne podsumowanie będzie się szykowało na kanał. Kolejna marka, może dobra, powiem od początku. Kilka vlogów temu mówiłam Wam, że obrałam sobie za cel poznania zapachu z 1975 roku. Halston Classic. Nie będę ukrywała, że to przez serial biograficzny, którego oglądałam,
bardzo mnie zaciekawiło, co Halston miał w głowie, o czym myślał, tworząc zapach kobiety. I bardzo mnie ciekawiło, co kobiety w tamtych latach ujęło, jeżeli chodzi o perfumy Halstona, bo zapach ten sprzedawał się na równi z Chanel numer 5. I ja już od jakiegoś czasu jestem posiadaczką. Zdobyłam ten zapach na jakimś outlecie perfumowym. Bardzo długo szukałam, ale udało się. W każdym razie dostałam tester. Znaczy kupiłam tester, nie dostałam. Nieważne, czy tester, czy nie. W każdym razie najważniejsze, że jest i że już wiem, co pokochały kobiety w Ameryce. Dlatego, że ten zapach totalnie się różni od Chanel numer 5. Ja osobiście nie jestem fanką Chanel numer 5. Nie, to jest zapach totalnie nie dla mnie. A ten jest całkowicie inny. Całkiem inny. To też nie jest zapach taki współczesny, absolutnie. To jest taki zapach vintage, z tym, że o wiele, wiele ładniejszy od samego Chanel numer 5. Jest bardzo pudrowy, kadzidlany, ale też jest również taki bardzo mydlany. Nie wiem, czy będę się w nim nosiła, dlatego że jest taki, wiecie, vintage zapach. To czuć, że to jest zapach właśnie gdzieś tam tamtych lat. Bardzo dziwny zapach też, mogę powiedzieć. No dlatego, że no wiecie, no nie jest współczesny, jest taki vintage i to się czuje, ale nie jest to z tych brzydkich zapachów. Jest dość mocny, zarazem, wiecie, też taki trochę tajemniczy, no bardzo, bardzo dużo skojarzeń mam, jeżeli chodzi o ten zapach i nie wiem, czego będę tak używała od tak sobie, wiecie, na ulicy gdzieś tam, ale na pewno z pewnością, żeby przetestować go, jak się zachowuje, to na pewno gdzieś tam na weekendy po domu, jak nie będę się nigdzie wybierać, to z pewnością ten zapach przetestuję, chociażby dla waszej wiedzy, dlatego że ja wiem, że są różne gusta i wiem, że jest dużo osób, które bardzo lubią takie vintage'owe zapachy. Okej, przechodzę już do kolejnego zapachu i tutaj was nie zdziwię. Na podsumowaniu mówiłam wam, że długie, długie lata szukałam takiej czystej, pięknej konwali w zapachach, w perfumach. No, nie udawało mi się znaleźć. Ja na początku kilkanaście lat temu szukałam, a jak wiecie, napotykałam się na takie syntetyczne zapachy, to już w pewnym momencie zrezygnowałam, już nawet nie szukałam, stwierdziłam, że chyba to jest niemożliwe, żeby wydać taką przepiękną, czystą konwalię, jeżeli chodzi o perfumy, zapachy. Dopiero zdziwiłam się w tym roku, jak zamówiłam Miu Miu Le Blue i tam w składzie, w nutach głowy w zasadzie była konwalia. Ale miałam wrażenie, że ta konwalia po prostu zawładnęła tym zapachem. Tam rządzi na pewno konwalia w Le Blue, tyle że jest podbita nutami zapachowymi i czuć te inne zapachowe perfumy. I więc ja, miłośniczka konwali, jak zobaczyłam na internecie, bo wiecie, jak się czegoś szuka, to później reklamy wyskakują. No i mnie takie reklamy wyskoczyły i znalazłam to. Yardley London i jest to angielska marka, która celebruje 250-lecie delikatnego zapachu. Także jest to typowo marka związana, specjalizująca się ogólnie w zapachach. Nawet nie wiedziałam wcześniej, że taka marka istnieje. Pierwszy raz się w ogóle z nią spotkałam i oczywiście bardzo mnie zaciekawiła, także już przeglądałam w ogóle inne zapachy tej marki. W dodatku bardzo tania, naprawdę te zapachy są tanie. Ja dałam chyba 12 albo 13 euro, już dokładnie nie pamiętam, ale cena mnie zszokowała i mówię, okej, no zamówię. No i zobaczę, za 12-13 euro najwyżej się rozczaruję. I okej, przejdźmy do kolejnych dwóch moich zapachów. I jest to seria, o której również wam mówiłam w podsumowaniu i w haulu. Marka House of 4711, to jest dom numer 4711, fajna nazwa. Ale ogólnie to jest marka niemiecka, która specjalizuje się też tylko i wyłącznie w zapachach. I tu mam wody kolońskie. I to jest ta seria, ja w poprzednim filmie, w podsumowaniu wam pokazywałam kwiatowe pola w Irlandii i bryzę z Himalajów, tak. Tutaj jest słoneczna strona Zanzibaru i budzące się drzewa w Skandynawii. Naprawdę
Uwielbiam tą serię, jeszcze nawet gdzieś tam mi przez myśl przemknęło, może coś o Polsce będzie, może kiedyś ta marka wypuści jakiś fajny zapach nawiązujący właśnie do Polski. W każdym bądź razie, ja już sobie oczywiście jak przyszły powąchałam i jeśli Zanzibar tak pachnie, jak ten zapach, to po prostu ja chcę jechać do Zanzibaru. Bardzo ładny, ciekawy zapach. Nie wiem, jak się będzie utrzymywał, nie wiem, jak się będzie nosił, nie wiem, czy go tak dostatecznie polubię, jak mi się wydaje. Wydaje mi się, że go bardzo polubię. Jest to taki typowo słoneczny zapach. Gdzieś mi przypomina te, na przykład Dolce Shine mi przypomina, chociaż i tak jest całkowicie innym zapachem. Więcej takim rzeźkim, mogę powiedzieć. I drugi zapach tej serii, a czwarty ogólnie w mojej kolekcji, również bardzo ciekawie się zapowiada, dlatego że budzące się drzewa w Skandynawii są takim zapachem skategoryzowanym jako unisex, czyli dla kobiet, dla mężczyzn. Chociaż ja przy pierwszym powąchaniu stwierdziłam, że to jest bardziej męski zapach, ale to jest z tych takich eleganckich, seksownych zapachów. To jest zapach, który również jest takim dla mnie leśnym zapachem. Okej, to już by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy haul. Dajcie mi koniecznie znać, czy może już macie któryś z prezentowanych przeze mnie zapachów i koniecznie dajcie znać, co o nim sądzicie. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję pięknie za obecność, za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki na razie, pa, pa!